27, hot bitch. Do zrobienia tego materiału zainspirowały mnie znów materiały Navy Seals. Poglądałem ten fragment, no i stwierdziłem, że muszę spróbować. Drown-proofing, like many of our evolutions, has a crawl, walk, run progression to it. First we'll tie their feet, then we tie their hands, then we tie both feet and hands and ask them to perform a series of tasks in the water such as bobbing, floating, traveling, mass retrieval and flips. In the drown-proofing evolution, there are several layers of safety. Zgodnie z instrukcjami przepłynąłem się najpierw z zawiązanymi rękoma. W sumie to żadnych problemów, bo przymusowa strzałka jakoś specjalnie mi nie ciążyła. Pływanie z zawiązanymi nogami także nie stanowiło jakiegoś większego wyzwania, bo od czasu do czasu w mojej karierze pływackiej gumy wykorzystywaliśmy na treningach. Kopnięcie delfinowe i balans, który możemy utrzymać rękoma, jest na tyle komfortowy, że nie musimy się stresować oddechem czy efektywnym odepchnięciem się. No i przyszedł czas na związane nogi i ręce. Brak stabilizacji rękoma jest troszeczkę denerwujący, więc przez cały czas musiałem kontrolować to, jak wysoko jestem na wodzie, no i oczywiście kiedy odwrócić się, aby wziąć oddech. Płynięcie na plecach było dla mnie bardziej męczące niż na boku bądź brzuchu. Starałem się możliwie jak najbardziej rozluźnić, by nie marnować powietrza. Chciałbym sprawdzić, ile realnie metrów przepłynę tym sposobem, zanim stracę siły, więc możliwe, że jest to pomysł na kolejny filmik. Przepłynąłem może z 200 metrów na treningu i bardzo chciałbym zobaczyć, ile naprawdę jestem w stanie zrobić. A także chciałbym wykonać test drone proofing, czyli stosowany przez dekady na jednostkach specjalnych test, w którym muszę sobie poradzić w stresowej sytuacji, bez tlenu, wyciągnąć okularki zębami, różne metody, sposoby, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć. I to by było na tyle. Jeżeli podobał Ci się pomysł, bądź próbowałaś pływać w ten sam sposób, napisz mi to w komentarzu. Dziękuję bardzo za oglądanie.